W 1936 roku Wisła Kraków uroczyście obchodziła jubileusz swojego 30-lecia. Punktem kulminacyjnym bogatego programu obchodów był mecz Białej Gwiazdy z Chelsea-Londyn, wyznaczony na 24 maja 1936 roku. Starania o pozyskanie atrakcyjnego rywala rozpoczęły się wiele miesięcy wcześniej, a szczegóły ostatecznie ustalone zostały przez działacza Wisły Adama Obrubańskiego w czasie jego wizyty w Londynie w kwietniu. Ten mecz już na wiele tygodni przed swoim terminem budził wielkie emocje. Po raz pierwszy w historii do Polski miała zawitać zawodowa drużyna angielska. Wielką sensację budził fakt, że Chelsea potrafiła wyłożyć na transfer kilka tysięcy funtów, a jej zawodnicy ubezpieczeni byli w towarzystwie asekuracyjnym na astronomiczną kwotę 40 tysięcy funtów. W Polsce piłka nożna była wówczas całkowicie amatorska i takie kwoty mogły przyprawiać o zawrót głowy. Nic dziwnego, że mecz cieszył się wielkim zainteresowaniem. Transmisję radiową przeprowadzało Polskie Radio, ze Śląska do Krakowa jechały pociągi specjalne z kibicami, a kilku spryciarzy próbowało nawet sprzedawać fałszywe bilety. Kibice zaczęli się gromadzić na stadionie na wiele godzin przed pierwszym gwizdkiem, a gdy zabrakło miejsc na trybunie głównej i na wale ziemnym, radzono sobie na inne sposoby. Szacuje się, że kibiców zgromadziło się nawet 15 tysięcy. Na owe czasy liczba niebotyczna. Chelsea do Polski przyjechała ze Skandynawii, gdzie pokonała mistrza Szwecji 6-0. Dzień wcześniej w Warszawie Anglicy łatwo wygrali z reprezentacją Polski 2-0. Spodziewano się więc trudnego meczu. Powszechnie uważano, że celem Wisły będzie przegrana w jak najniższym wymiarze, ewentualnie zdobycie honorowej bramki. Biała Gwiazda wystąpiła w następującym składzie. Na bramce Edward Madejski, w obronie Alojzy Sitko i Władysław Szumilas, w pomocy Mieczysław Jezierski i bracia Józef i Jan Kotlarczykowie, na skrzydłach Bolesław Chabowski i Antoni Łyko, jako łącznicy Henryk Kopeć i Artur Woźniak, a na środku ataku Władysław Szewczyk. Wisła grała w typowym wówczas ustawieniu 2-3-5. Anglicy zaskoczyli Krakowian ustawieniem WM, nazywanym tak, gdyż pozycje graczy na boisku układały się właśnie w kształt tych dwóch liter. Był to system powszechny w Anglii, ale w Polsce jeszcze wówczas mało znany. Przebieg samego meczu najlepiej odda naoczny świadek. Jerzy Jurowicz był wówczas juniorem Wisły i tak zapamiętał jubileuszowe spotkanie. Gospodarze rozpoczęli grę z kompleksem niższości, niezbyt wierząc we własne siły w zawodach z tak renomowanym przeciwnikiem. Wisła grała jednak z wielkim poświęceniem i ambicją. To też, chociaż mijała minuta za minutą, Anglikom nie udawało się zmusić Madejskiego do kapitulacji. Piłkarze Chelsea, których atak grał wówczas mało znanym u nas systemem WM, raz po raz przedzierali się na pole karne gospodarzy. Center napadu, długonogi Mills, co chwila dalekimi przerzutami wypuszczał skrzydłowych. Rudowłosy łącznik Argue, najgroźniejszy zresztą zawodnik w linii ataku, niezmordowanie usiłował przedrzeć się z piłką przez linię obrony Krakowian. Wszystkie usiłowania gości były jednak daremne. Wisła grająca w jubileuszowym nastroju rozbijała i powstrzymywała akcję przeciwnika, a w miarę upływu czasu ataki gospodarzy zaczęły stawać się coraz groźniejsze. Gra Wiślaków porwała kibiców. Nawet najbardziej zagorzeli przeciwnicy czerwonych byli teraz całą duszą za nimi. Tu nie szło już przecież o wynik klubowy. Gorąco oklaskiwano Madejskiego w bramce za piękne parady. Jako obrońca wielkiego formatu prezentował się Sitko. Niezawodne były interwencje Kotlarczyków. Zmuszeni do obrony Anglicy, podnieceni napotkanym oporem, zaczęli grać już nie twardo, ale wprost brutalnie. Mnożyły się faule i rzuty wolne. Wskazówka boiskowego zegara zbliżała się do cyfry 45. Oczekiwano na gwizdek sędziego sygnalizujący przerwę, i wtedy nieoczekiwanie padło rozstrzygnięcie. W zamieszaniu podbramkowym jeden z obrońców gości dotknął piłkę ręką, rzut karny. Do piłki podszedł Łyko i ustawił ją dokładnie na 11. Na trybunach widzowie wstrzymywali oddechy. Najbardziej przesądni przesłonili oczy. Krótki bieg skrzydłowego Wisły i mimo rozpaczliwej obrony Woodleya piłka zatrzepotała w siatce. Huragan oklasków był nagrodą za celny strzał. W powietrzu fruwały laski i kapelusze, a za kilka sekund gwizdek sędziego oznajmił pauzę. Po przerwie mecz stracił na atrakcyjności. Coraz częściej dochodziło do konfliktów. Pomocnik Chelsea Miller, upomniany przez sędziego, ostentacyjnie splunął w jego stronę.
Za ten nieobyczajny gest zostaje wykluczony z boiska. Wynik nie uległ już zmianie i tak to Wisła zapisała w swym albumie jeszcze jeden cenny sukces, którego echa odbiły się daleko poza granicami kraju. Bramka, jaką zdobył Łyko, była jedyną, którą Anglicy stracili w czasie ówczesnego tournée po kontynencie, a przegrana w Krakowie jedyną ich porażką. Zwycięstwo Wisły było bez wątpienia wielkim sukcesem. Anglicy jeszcze w tym samym roku zaprosili Wisłę do Londynu, ale z tych planów nic nie wyszło. O możliwym rewanżu mówiło się też w 2006 roku, gdy Wisła szukała rywala na jubileusz stulecia. Wtedy jednak do Krakowa zawitała Sevilla i notabene też przegrała 1-0. Jednym z ostatnich żyjących świadków meczu Wisła-Chelsea był do niedawna Leszek Snopkowski. 8-letniego chłopca wziął wówczas na mecz ojciec. 10 lat później Snopkowski debiutował w pierwszej drużynie Wisły, gdzie grał m.in. z bratem Antoniego, Andrzejem Łyko. Snopkowski do końca życia pamiętał emocje i szał radości towarzyszące egzekwowaniu rzutu karnego przez Łykę.